Co mam ku wszystkim na moim kanale? W dzisiejszym odcinku był przeprowadzony sobie poradnik, tak, poradnik, który do tej pory nie był na moim kanale, który po prostu nie było żadnych poradników na moim kanale. Więc tak. Ja wam postaram się akurat rzucić ten filmik piątek 3 czerwca, kiedy ja piszę ten egzamin akurat. No a oczywiście nagrywam to... Dzisiaj mamy 1 czerwca, środa, także nagrywam to na czas. A wy to będziecie oglądać w piątek. I cóż, cóż ja wam mogę powiedzieć. Miałem już jeden egzamin za sobą. 8 klasysty, gdzie nie wiem, jest mi tam gdzieś, uda mi się znaleźć stare zdjęcie tych wyników z egzaminów, to wam tutaj się pokażę. Jeśli się nie uda mi się znaleźć, no to nie. No i tak, co mogę wam powiedzieć o egzaminach zawodowych. O egzaminach naprawdę trudnych, zależy w jakim zawodzie, bo na przykład jak ja patrzę na hotelarstwo, no to tam nie jest takie trudne. Na innych zawodach, które ja tam nie patrzyłem, czy tam mogę stykać się z trudne, czy nie, ale podejrzewam, że trudno, bo to jest, tam będzie trzeba liczyć ile trzeba przypać kleju, żeby powstał klej. Ile trzeba przypać kleju, żeby powstał klej. O! Powiedział. No, ale dobra. Budowlanic to wie, a masz to robić, zaraz mnie oksan. Co narobiłeś? Andrzeju? Pokuję się w mnie, kurwa, nie twoje! Andrzeju, nie denerwuj się. Jak mam się nie denerwować? Zaraz wyklepiemy. Na pewno już nie wyklepisz, no kurwa. No to wyciągniemy. Nie. No tak, ja z zawodu ogrodnik, na ten program trzeba mieć łeb do liczenia, bo tam nie ma trzech pytań, nie było to pewnie, nie ma trzech pytań, z takich 5-10 pytań na pewno są z liczenia, gdzie będziecie robić na przykład rozstawę rośliny taki, na przykład piwonik. No, mój ulubiony kwiat piwony. Gdy będzie trzeba uliczyć dostawek kwiatów, na przykład na taki metr, sadzonka kosztuje damy 3 złote i będzie trzeba to wszystko uliczyć. No. Co wam mogę powiedzieć? Na przykład w teorii, no to ja mam taki rocznik egzaminów, drugi rocznik w 2019, czy 2020 chyba, 2019 podejrzewam. I już u mnie jest po prostu, ja mam takie sensy, że w podstawówce i w zawodówce po prostu program egzaminów się zmienił. Ktoś, kto inny pisał, to po prostu miał inaczej, a ja tak mam inaczej. Ja mam na przykład teraz przez komputer, nie to jak kiedyś, wiecie, dostaliście taki kartę A4, Arkus i tam było, trzeba zaznaczyć odpowiedzi. Teraz ja mam tak, że będę na komputerze. No. Teraz będzie na komputerze, a za parę lat to czorgo wie, co filmy są. I co wam mogę powiedzieć? Przede wszystkim przyjdziesz. Oczywiście się nie chce, też mi się nie chciało parę dni nauczyć. Nie miałem czasu, bo się nie chciało, ale później tak się wziąłem sobie tak do łba. No. Do łba, że
trzeba przycisz i jakoś czekać chwilę. No. Trzeba przecież, co mi się nie chciało, bo nie miałem czasu, ale na przykład, że jest łatwe. Jak Josh na przykład telefon włeś na stronę i sobie rozwiązać test, bo akurat to jest dla mnie na ręki niż wziąć lefet i słupis. No tak już sobie wchodzę, tam są pytania i budzimy sobie posiedzieć na tym teście i oczywiście czas jest godzina, a teraz mam się udłużyć półtora godziny na 40, to jest to danie. No. I powiem wam, że dobrze mi idzie. Z rocznika 2013 w górę to poszło dobrze. No tam jaki rozumiałem chyba 2015 czy 2018, no to tak średnio bym powiedział. Oczywiście wam pokażę gdzieś tutaj te wyniki, to ja rozwiązywałem. No. Co ja rozwiązałem i w skory w domu. Mam tutaj sobie wyświetlić te wyniki. No i żeby zdać, no to trzeba mieć ponad połowę. Czyli jak macie 40 pytań, no to dobrze byłoby odpowiedzieć nie na 20, tylko widzieć tak na 25. 23-25 pytań, no to tak już jesteście pewni, że ponad połowa będzie. No. I cóż wam mogę poradzić? Przede wszystkim się nie przejmować, wiem, że to jest ciężka, ale ja jakoś się nie martwię. Już więc mam egzaminy, ale już nie panikuję, ja już egzamin, jak ja sobie to poradzę, jak ja tego może nie znam, po prostu się nie przejmuję i nie mam takiego stresu jak na razie. Nie wiem jak to będzie w piątek. Życie już stracę, ale myślę, że będzie dobrze, bo nie mam stresu. I powiem wam, naprawdę nie ma co się przejmować i się denerwować, bo stres wam tylko szkodzi. I na przykład co wy się nauczycie z tego, że to przez to wszystko, to możecie zapomnieć. To nie, że się uczycie, że zapamiętaliście, ale stres spowoduje to, że możecie po prostu zapomnieć. Także cóż, staram się nie denerwować, a po co mi niech to piwkowi by tam zapalić. No. I cóż. A co do egzaminu zawodowego, praktycznego, gdzie już będzie praktyka, no to też już powiem, że tylko trzeba naprawdę tam uważać, jak na przykład będziecie sadzić, no to w linii prostej, bo jak dostaniecie taki rząd do sadzenia, no to trzeba tak i jest taki sznurek i koło tego sznurku starać się jak najprostszy, bo nie tak jak ktoś po pijaku by sadził. Nie, na pewno nie ja. No. Byli przygotowani do egzaminów i taki jeden kolega, opowiem wam, ja nie wiem jak on zda. Po prostu chyba nie zda, bo muszę płacić na jego choroby, bo jak on siadł, to ja takie... Idź pan w chuj. Ja był egzaminatora, bo z szefem to chyba bym go wywarł na zbyt dyżej. A później zjechał. Może zaraz w tym na mój rząd zwiedzić. No, także cóż. Według mnie to przede wszystkim jest teoria najtrudniejsza. Teoria to jest po prostu masakra. Ale w przypadku moim, że ja też już rozwiązuję, że do tej pory ja tych większych testów zdaję. Oprócz ja nie mam
czym się przymoży. No bo mi dobrze idzie. Miałem egzamin praktyczny próbny. Też dobrze poszło. Miałem przygotowane do egzaminów. Pani nic nie mówi. No tam jakieś błędy pojawiły się, ale już wiem, co jest do poprawy. I też jakby dzieci zaraz egzamin, no to tak sobie przypomnieć, się nie będą nas, ale po prostu przypomnieć, jakie błędy zrobiliście do tej pory i jak to naprawdę, żeby tych błędów już nie popełniać. Tak samo w życiu, jak i w zawodzie. No i już wiedzieć, że nie tak, tylko tak ma być. No. Powiem wam, że naprawdę przede wszystkim się nie przejmować, zapomnieć odkrywać i dużo ćwiczyć. No. Przede wszystkim dla tych, którzy będą mieli przez konkurs, no to naprawdę chciałbym się, nie wiem, pograć albo coś innego, no to poświęcić te pół godziny. To macie godziny czasu, czy tam półtora godziny, ale ktoś u mnie się rozwiąże, no to warto poświęcić te parę minut, parę kilkanaście minut na ten test. No i przede wszystkim uważnie czytać, bo nie raz się złapałem, że były podobne zdania i zamiast to, to ja zaznaczyłem to. No. I wiesz, już jeden minut jest. Także cóż. Uważnie czytać, na spokojnie się zastanowić, popatrzeć takie, co tu pisze. No dobra. No. I jak będziecie się starać i będziecie czytać, to pójdzie wam lepiej niż nie tak. O, nie będziecie czytać, nie będziecie nic robić, a przyjdzie co do czego, to już kustion, mamy problem. I cóż wam mam powiedzieć. Dla tych, którzy już zdawali, bo będą zdawać w przyszłym roku, no to możecie się cofnąć do tego filmiku i zobaczyć, co tam wam poradzą. O, już lepiej. No, jak wam tam król życia poradził. I cóż. Jest wam filmik, to jest sporo, to łapa w górę, subskrypcja, dzwoneczek. No i komentarz, czy wam ten prawnik był pomocny, czy nie, no. Albo możecie też się wypowiadać w komentarzu, jakie wy mieliście egzaminy i jak wam poszło. Trzymajcie się ciepło. Na ura!